Cześć widzowie i zapraszam was na kolejny odcinek, tym razem zajmiemy się tym, a mianowicie czyszczeniem laptopa, bo jak wielu z was wie, laptopy bardzo się grzeją, w szczególności jeżeli są takie ala gamingowe, więc zaczynajmy. I tak oto prezentuje się Nitro 5 Acer. Problem z tym laptopem jest taki, że on się przegrzewał do 96 stopni, co jest przeważnie jego normą, ale przy 100 stopniach niestety nasz laptop się wyłączy. Mamy tutaj dwie termoprzewodzące pasmy Therma Grizzly. One kosztują około 35 zł za 1 gram. One akurat mają obydwie po 1 gramie i mają przewodnictwo ciepła, które oddają 12,5 mkW, więc to jest naprawdę dużo. Taki jeden z najwyższej półki, można powiedzieć, termoprzewodząca pasta, bo jest jeszcze pasta taka jedna, która nie nazywa się pastą, tylko to jest żywy metal, tak, taki można powiedzieć, że to jest żywy metal, płynny metal, o. Ale tutaj nie będziemy się mówić o płynnym metalu, bo to jest całkiem inna sprawa i to możemy zostawić na inny materiał. Gdy już mamy wszystkie śrubki odkręcone, no to możemy przejść do ściągnięcia dolnej obudowy. No i tak ona się prezentuje, tak samo jak i laptop się prezentuje, tak, z dolną otwartą klapą. Mamy tutaj dwa dyski SSD, mamy też dwa kości ramowe DDR4 i jak też tutaj można zauważyć, też widać tutaj z dalsza taki mały chip, który jest odsunięty, żaden termopad na nim nie był i oczywiście ten termopad sobie też zamówiłem i też go tam oczywiście włożę, żeby miał dodatkowe chłodzenie, bo on się też tam grzeje do pewnego stopnia. I tutaj, gdy przystąpimy do dalszej pracy, radzę każdemu wyciągnąć baterię, żeby w ogóle nie było prądu właśnie w laptopie, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że choćby nawet nam śrubka spadnie, zrobi zwarę i może nam spalić całego laptopa. Gdy już baterię mamy odpiętą, przechodzimy do odkręcania radiatora. Gdy już odkręcimy śrubki radiatora, to powolutku właśnie wyciągamy radiator, bo może być tak, że jeżeli za mocno pociągniemy, bo pasta może być przyklejona do procesora, czy to do karty graficznej, czy do zwykłego procesora, no to może nam się uszkodzić po prostu. Może się nam choćby nawet ukruszyć, to już niestety nam taki procesor nie pójdzie. Od nowości tak właśnie mu się grzał mój laptop do 96 stopni, czy to na zwykłych grach, czy na tych bardziej wymagających, więc naprawdę ciężko, ta pasta termoprzewodząca fabryczna jest tak do dupy, że najlepiej ją od razu zmienić, ale tracimy przy tym gwarancję, więc tutaj jest ryzyk fizyk, jak to mówią. I tutaj robię szybkie cięcie i biorę się za czyszczenie. Ta pasta jest tak zła, że nawet alkoholem nie chciało to zejść, bo tak pasta zrobiła się taka gumowata, tak się przykleiła, czy to do kości ramowych karty NVIDII, czy do samego procesora, więc naprawdę bardzo ciężko ją było zmyć. Więc no, kapkę szorowania było, ale przechodzimy dalej. Jeszcze jedna taka mała uwaga, bo radiator jest przeważnie z miedzi i właśnie on jest porysowany fabrycznie, nie wiem dlaczego, ale tak nie może być radiator porysowany, bo wtedy on nie oddaje ciepła, ten radiator, jak powinien. On ogólnie jakoś ściągłem i zmyłem tą pastę, oczywiście taką ściereczką specjalną i alkoholem, która rozpuszcza tą pastę. No i właśnie okazało się, że on jest porysowany, więc tak nie może być, no ale niestety nie mam takiego drugiego, więc będę musiał założyć ten stary i więcej pasty będę musiał założyć. Tak samo jak na same kości ramowe NVIDII, tam trzeba akurat dużo pasty termoprzewodzącej. Na kości ramowe NVIDII wziąłem trochę gorszą pastę, gorszej jakości, ale przynajmniej ono tyle starczy, bo kości ramowe nie grzeją się tak bardzo jak sam procesor graficzny. Z najwyższej półki pasta Therma Grizzly właśnie idzie na i5, na kartę NVIDIA idzie troszeczkę gorszej jakości pasta Therma Grizzly, która ma właśnie 11,8 przepływalności cieplnej, bo tyle akurat spoko w tym laptopie jest to, że karta NVIDIA nie grzeje się tak bardzo jak sam procesor i5, 9 generacji, z nią to jest normalnie piekło na ziemi.
I tutaj właśnie na filmiku widać, że na kości ramowe dałem zbyt mało pasty termoprzewodzącej i później właśnie uzupełniłem, dałem dwa razy więcej, bo tak być powinno, bo one się też grzeją, ale nie aż tak bardzo jak sam procesor, jak też mówiłem wcześniej, więc tam naprawdę dość tej pasty musi być. Teraz najlepsza pasta, którą posiadam, właśnie teraz będę dawał na procesor i5 9 generacji. No i jak to woli, zależy od umiejętności, jak położymy pastę termoprzewodzącą na dany procesor. To już zależy od Was, czy zrobimy kropeczkę, czy rozsmarujemy. Ja zastosowałem właśnie rozsmarowanie po całym procesorze. Mamy do tego specjalną szpatułkę, która właśnie nam to umożliwi. No i teraz czas na termopada. Ogólnie ten ala właśnie chip to jest procesor karty, mojej drugiej karty w laptopie z Intela, więc ta karta ona tylko włącza, pokazuje nam pulpit i w sumie nic więcej, uruchamia takie najmniejsze programy, które nie potrzebują nic praktycznie, żadnej mocy obliczeniowej, takie jak na przykład ma karta Nvidia, więc taki właśnie pad termopadżem sobie zamówił i myślę, że on właśnie tam bardzo fajnie będzie pasował i właśnie karta z Intela nie będzie się tak po prostu grzać. No i przechodzimy teraz ogólnie do testu, właśnie jak już te nowe pasty są właśnie na procesorach. I ogólnie powiem Wam, że jest duża różnica, bo przeważnie mój laptop się grał przy 93-96 stopni właśnie. I na procesorze, na karcie graficznej miałem takie 60-80 to był max, więc też już bardzo ciepło na karcie Nvidia. I powiem Wam tak szczerze, że tak, opłacało się kupić i założyć właśnie te pasty termoprzewodzące, bo na samej grze z podkręconym procesorem maksymalnie wynosi mi 86 stopni, więc to jest bardzo dobry wynik niż na przykład 96 stopni, który prawie ten procesor już się gotował właśnie pod tym chłodzeniem. I właśnie z tego chłodzenia mi wylatywało zawsze zimne powietrze na tym starych pastach termoprzewodzących, a na tych nowych fajnie ciepło odprowadza, więc naprawdę jestem zadowolony. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam pomogłem i polecam też pastę Thermo Grizzly. We'll be right back.